Jestem bardzo szczęśliwy móc zapowiedzieć naszego następnego mówcę i podzielę się taką najpierw osobistą refleksją. Otóż, jak Państwo wiecie, przedstawiałem się na początku naszej konferencji. Ja od kilkunastu lat zajmuję się działalnością think tankową. Prowadzimy wspólnie z koleżankami, z kolegami think tank imienia Ferdynanda Lassala i to jest działalność w Polsce często frustrująca, ponieważ w Polsce jest słabo zakorzeniona tradycja korzystania przez polityków z owoców pracy think tanków. Dlatego też wydaje mi się, że to jest wspólne doświadczenie różnych ludzi w Polsce zaangażowanych w działalność think tanków, że odczuwamy deficyt takiego wpływu na realną politykę. Ale działalność think tanku ma też swoje bardzo dobre strony i to jest właśnie ten moment, że można zaprosić autora, autorkę książki, która nas zainspirowała, zaciekawiła, i nie tylko zaprosić i poznać, ale także zorganizować z tą osobą spotkanie, więc to jest coś, co bardzo osładza taką ciężką pracę think tankową w Polsce. I jedną z takich osób jest właśnie Paul Mason, brytyjski dziennikarz, komentator, publicysta, w przeszłości związany m.in. z Channel 4 i z BBC, gdzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi m.in. Jest autorem także sztuki teatralnej, ale jest przede wszystkim autorem ważnych książek, które doskonale wpisują się we współczesną dyskusję na temat i demokracji, i kapitalizmu, i przyszłości naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. Część z Państwa zapewne zna książkę Skąd ten bunt, która ukazała się kilka lat temu w Polsce. Natomiast ta książka, która jest aktualnie dyskutowana na całym świecie, to książka Postkapitalizm, przewodnik po naszej przyszłości, która niestety na razie nie została wydana w Polsce. Być może wizyta Paula Masona dzisiaj w Warszawie będzie takim impulsem do tego, aby także porozmawiać na temat wydania polskiej wersji tej książki. Wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że w polskiej debacie publicznej, polskiej debacie politycznej brakuje wyjścia poza tą perspektywę bieżącą. To znaczy my dużo dyskutujemy o tym, co dzieje się tu i teraz, natomiast wydaje mi się, że za mało jest w polskiej debacie publicznej spojrzenia troszeczkę dalej, to znaczy pokazania, że ten moment związany i z kryzysem, globalnym kryzysem ekonomicznym i globalnym kryzysem demokracji być może jest jakimś w ogóle punktem zwrotnym, że być może pewien okres w naszej historii się już skończył, a nowy jeszcze się nie zaczął. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i Paul Mason ma na ten temat sporo do powiedzenia i bardzo się cieszę, że teraz z nami podzieli się swoimi refleksjami. Paul, the floor is yours. Bardzo dziękuję. Właśnie powiedziano mi, że jeśli chodzi o debatę o grubynie, w tej debacie nie zmieści się to, co chcę powiedzieć. Jestem dziennikarzem, jestem aktywistą wewnątrz Partii Pracy, Brytyjskiej Partii Pracy. Staram się być również myślicielem, jeśli chodzi o ważne wydarzenia polityczne. Mówię w swoim imieniu. Nie jestem doradcą Korbyna, nie pracuję dla niego i on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co ja mówię, ani niekoniecznie musi się zgadzać z tym, co mówię. Chciałbym rozpocząć, jako już będziemy mówić o demokracji, chciałbym rozpocząć od porady od autora George'a Orwella. W 1940 podczas kryzysu odnosi ewakuacji armii brytyjskiej z Dunkierki, brytyjskie elity popełniały błędy, jeden błąd po drugim. Orwell napisał w swoim pamiętniku, że od 10 lat lewicowi intelektualiści tacy jak ja byli w stanie przewidywać wydarzenie lepiej niż ktokolwiek w gabinecie. Powiedział, że nie chodzi tutaj o umiejętność patrzenia w przyszłość, a raczej zrozumienia, w jakim świecie żyjemy obecnie. W okresie, gdzie rośnie w siłę prawicowy populizm i podważa się legitymację multilateralnych instytucji, a wiedzieć, jakie nadchodzą kryzysy, a to bardzo ważny polityczny instynkt. Orwell zdawał sobie z tego sprawę i myślę, że jest to obecnie bardzo ważne. Problem, któremu musimy stawić czoła obecnie, jeśli chodzi o liberalizm, technokrację, centrum polityczne i znaczną część lewicy,
to właśnie to, że nie posiadają tego instynktu, nie rozumieją, w jakim świecie obecnie żyjemy. Wciąż zadaje się następujące pytanie w centrum politycznym. Co jest nie tak ze światem, z gospodarką, z nastawieniem ludzi? Dlaczego nie zachowują już się w taki sposób, w jaki oczekujemy tego? Widzimy tutaj ograniczoną użyteczność tego rodzaju podejścia. W Wielkiej Brytanii mamy króla Knuta, który kazał morzu, kazał, aby przypływ się zatrzymał, a przypływ oczywiście zalał głowę do legendy. Nie używam określenia elity liberalne. W Wielkiej Brytanii jest to termin stosowany do nadużyć wobec globalizmu, ale używam określenia neoliberalna elita. Istnieje bowiem globalna, socjalna, finansowa grupa związana z uciekaniem od podatku, wielkimi majątkami, która utraciła moc rozumienia świata, w którym żyjemy. Tak samo jak arystokracja brytyjska późnych lat 30., a która myślała, że jeżeli będą szli na ugody z Hitlerem, unikniemy wojny. O tym właśnie pisał Orwell. Stracili oni umiejętność rozumienia, w jakim świecie żyją. Kiedy rozmawiam ze studentami, często spodziewają się, że powiem, ruszajcie jutro na barykady, dołączcie do partii pracy i zacznijcie być aktywni. Ale zamiast tego mówię, pomóżcie nam zbadać świat, w którym żyjemy. Użyjcie swoich umysłów. Utwórzcie teorię polityczną. To, co obecnie ma miejsce, to, że centrum polityczne, elita neoliberalna, kolektyw myślowy, elitarny, Szkocja prawie głosuje za tym, żeby opuścić Wielką Brytanię. Brytania głosuje za Brexitem, Ameryka za Trumpem. Na Węgrzech Viktor Orban prowadzi kampanię, groteską kampanię przeciwko Sorosowi. A w Wielkiej Brytanii pojawia się kryzys pro-Brexitowi i pojawiają się w gazetach podteksty antysemickie, kampanii przeciwko Soroszowi, cytując słowa Orbana. W Niemczech prawa skrzydło CSU, część dawnej koalicji Merkel, wzywa do rewolucji burżuazji, aby wycofać wszystkie zyski osiągnięcia liberalizmu społecznego od 1968 roku. W Polsce tutaj rząd znajduje się w strategicznym zaułku, niezależnie od tego, jak bardzo zadowolony jest ze swoich wyników wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło coś bardzo dramatycznego, cudownego wręcz, zmuszając Unię Europejską, by uruchomiła artykuł 7. Gdyby nie była zmuszona do tego poprzez brak opcji, nie miałoby to miejsca. To trochę jak dziecko, które bawi się zapałkami. Kaczyński i PiS. Jak zapewne dobrze wiecie Państwo, wolny, liberalny kraniec Europy to kraniec wschodni. Wschodnia granica Europy przebiega wzdłuż kraju, w którym rządzi zorganizowane przestępstwo, zabijanie dziennikarzy. Tak więc iluzją nie jest tylko neoliberalna elita, ale też elita PiS. Oni też nie rozumieją tego, w jakim świecie żyjemy. Również żyją tę iluzję. Gdyby było inaczej, zrozumieliby, że nie ma trzeciej drogi w tych projektach, które prowadziła przez kraj prowadzony przez mafię, rządzony przez mafię, dla Europy, która szuka demokracji. Film Grand Budapest Hotel miał być satyrą, a nie poradnikiem, ale do nich to nie dociera. Dlatego idąc za Orwellem, musimy być bezpośredni odnośnie świata, w którym żyjemy. W jaki sposób te odłączone kryzysy tworzą całość? Na początku w książce Postkapitalizm napisałem, że model ekonomiczny, który rządził światem przez ostatnie 30 lat, jest już upadły. Neoliberalizm upadł.
osiągnięciem było, że Corbyn był w stanie wyrazić to publicznie. Napisałem w książce w 2015, a Corbyn mówił to dopiero, wyraził to w 2017, ale jest to osiągnięcie, jest to coś, na co wiele partii centrystycznych nie jest przygotowane. Cały model jest upadły, tak jak model keynesowski. Te modele, tak samo jak administracja Roosevelta w Stanach, lub tak jak w Wielkiej Brytanii przygotowywano welfare state, musimy powiedzieć, że stary system jest upadły, potrzebujemy nowego układu. Kiedy mówię, że neoliberalizm upadł, chodzi mi o cały system, nie chodzi mi tylko o Stany Zjednoczone, o Wielką Brytanię. Myślę, że Polska i Niemcy również odgrywają swoją rolę w tym systemie, tak samo jak Ameryka czy Brytania. Nie jest oczywiste, co poszło nie tak. Przez chwilę system działał. Wszystkie czynniki, które sprawiały, że działał, przestały działać, więc polegał na stłamszeniu płac, na pożyczkach, które kierowały rozwojem, a ostatecznie niskie płace i przenoszenie przemysłu, podwyższanie zadłużenia prywatnego i publicznego były ze sobą, to były elementy niekompatybilne. Cykl wzlotów i upadków przyspieszał, cykl boom, bust. Tylko dzięki centralnym bankom, które drukowały pieniądze i produkowały stopy procentowe, żeby uniknąć zera, doprowadziły do obecnej sytuacji. Ale to nie może tak działać. To trochę jak system, który jest na maszynerii podtrzymującej życie. Dla nas jest ważne i myślę, że jest to dobrze rozumiane. Nawet bankowcy będą mówili, że ten system musi się w końcu skończyć. Wy, politycy, społeczeństwo musicie podążać za nowym modelem. Najważniejsze pytanie, dlaczego upadek neoliberalizmu doprowadził do tej fali, prawicowej fali populistycznej, kierującej się rasizmem, antysemityzmem i innymi uprzedzeniami. Jest to jakby promocja mojej przyszłej książki. Moja teza jest taka, neoliberalizm trwał dzięki pewnej opowieści. Można utrzymywać ekonomię na podtrzymywaniu życia, maszynie podtrzymywania życia, ale nie uda się zrobić tego z opowieścią. Ludzie wymagają logiki, spójności, a tutaj spójności nie ma. Na czym polega ta opowieść? Według niej, jeżeli będziecie zaciekle konkurować ze sobą, możecie jeżeli zapomnicie o swoich społecznościach, o starych instytucjach, jeżeli pozwolicie na to, żeby zostały zniszczone i będziecie postrzegać siebie tylko jako homo economicus, ekonomiczna osoba, ekonomiczna jednostka, podmiot, a nie jako trójwymiarowy człowiek, cechując się nastawieniem religijnym, etnicznym, jeśli chodzi o seksualność. A jeśli tak się stanie, osiągniesz sukces. I ludzie w to uwierzyli. A te zachowania i te ścieżki neoliberalizmu wkorporowali w swoje życie. I do 2008 cały czas tak robili, ale sytuacja się pogorszyła. I to w strategiczny sposób. Gdy działała, zachęcała coś wewnątrz biznesu i w polityce, co ja określam mianem neoliberalizmu performatywnego. Wszyscy odgrywają swoje role, jak w teatrze. Dopóki twój dział w pracy, twój oddział w pracy spełnia wymagania, żeby zatrudniać dostatecznie dużą ilość osób czarnoskórych, kobiet, neoliberalizmowi nie zależy na tym, co masz w głowie, ponieważ odegrałeś swoją rolę według podanych kryteriów. Odkrywamy teraz, że bardzo dużo osób wierzy w to, że wszyscy ludzie, których się promuje, są pod ludźmi i nie powinni być promowani. Jesteście zobligowani przez system, by ich promować. Wiemy obecnie, że wielkie grupy ludzi w Ameryce wierzą, że jeżeli kobieta jest liberalna seksualnie, musi wykorzystywać mężczyzn, musi. Dlatego też Jordan Peterson, kanadyjski socjopsychiatra, obecnie opublikował bestseller światowy na Amazonie, ponieważ zachęca mężczyzn do tego, promuje ideę siły biologicznej. Siła samca alfa wobec siły kobiety i wobec kobiety
wobec siły beta mężczyzny jest uzasadniona, dlatego sprzedał miliony kopii swojej książki, ale dopóki panował liberalizm, nie wiedzieliśmy o tym, ponieważ ludzie odgrywali swoje role. Oto moje wyjaśnienie. Gdy system ekonomiczny nie będzie już przynosił owoców, a widzimy, że jest on jednoznacznie, utrzymuje się tylko na taśmie, a role, które będziemy odgrywać, nie będą miały znaczenia. Ludzie zdają sobie sprawę, że idą na przedstawienie, w które nie wierzą. W Polsce, tak samo jak we Francji, nie musi być tak, że rzeczy będą jednoznacznie gorsze ekonomicznie, jeśli chodzi o płace. Tak jak profesor Maciej Gdula wspomniał podczas warsztatów, płace mogą być nawet lepsze. Ale opowieści nigdy nie dotyczy, płace nigdy nie są związane z opowieścią. Chodzi bardziej o to, w jaki sposób moje życie będzie lepsze, w jaki sposób życie moich dzieci będzie lepsze, w jaki sposób społeczeństwo utrzyma się przy narracji, ponieważ ta narracja, która do tej pory miała działać, już nie działa, już się nie sprawdza. Nie byłem nigdy wcześniej w Warszawie, ale jeżeli pójdziemy do sklepu fast foodowego, do restauracji fast foodowej, popatrzymy, jak ludzie, jaką rolę mają odgrywać tam ludzie, mają być zadowoleni. Jest taka firma Pret a Manger w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy w Polsce jest. Kiedy menadżer wychodzi w pracy i widzi, że wszyscy się uśmiechają, jest to dla niego informacja, że osiągnie zyski. Na tym polega to przedstawienie. Ale jakie są z tym związane zagrożenia? Jeżeli porównam to z doświadczeniem mojego ojca, który był kierowcą ciężarówki, on nie poddałby się temu żądaniu odgrywania roli wesołego człowieka wobec innych ludzi. W pracy w 60-tych, 70-tych latach, i myślę, że podobnie jest, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską na przykład, była to demokracja. Miałeś prawo, by być sobą. Jeżeli ci się to nie podobało, to miałeś prawo, aby wyrazić to, że nie podoba ci się, co się dzieje wokoło. Ludzie przy Pret a Manger, w tego typu firmach, nie mają prawa wyrażać swoich poglądów. Wszyscy pracownicy muszą wtedy zagłosować, by wyrzucić osobę, która nie jest częścią zadowolonej drużyny. A jeśli chodzi o moje pokolenie miało to prawo w pracy, by być sobą. Płaciło się za to tym, iż naprawdę trzeba było być prawdziwą osobą. Jeżeli byłeś rasistą, musiałeś mówić rasistowskie rzeczy w pracy. Więc nagle pojawiają się dyskusje, debaty, pojawiają się demokracje. Rasiści rozmawiają z antyrasistami. Wszyscy wiedzą, jakie istnieją stanowiska, a więc społeczeństwo obywatelskie pojawia się w pracy, w szkole, we wszystkich aspektach życia. A w przypadku neoliberalizmu, szczególnie w jego ekstremalnej formie, radykalnej formie, oczyszcza on najważniejsze miejsce w kapitalizmie, w ramach systemu kapitalistycznego, czyli miejsce pracy, z wszystkich środków uczciwości. Tworzymy więc różne sztuczne osobowości, gdzie nigdy nie podważa się wierzeń innych ludzi, ponieważ nigdy nie są one wyrażane. Czyli jeżeli spełniam kryteria uczciwego zatrudniania, mogę powiedzieć prywatnie, cokolwiek o osobach czarnoskórych. Wszystko to działało, ale już teraz nie działa. To, co dzieje się obecnie, to wszystkie te dyskryminacje, wszystkie te uprzedzenia, których nigdy nikt nie podważał, mogą być wyrażone i są wyrażane. Przepraszam, teraz tłumaczy. Pojawiło się też inne przedstawienie. W erze globalistycznej politycy wielkich elit podpisywali się pod globalizacją, ale nie sprawiło to, nie zapobiegło temu, że wciąż odgrywali przedstawienie patriotyzmu. A więc można było powiedzieć, że St. Pauli to najlepsza drużyna na świecie, chociaż nigdy nie wygrała w Bundeslidze. Politycy brytyjscy mówili pracę Brytanii, Wielkiej Brytanii dla Brytyjczyków. Mówili, armia brytyjska jest najlepsza na świecie. Na statki brytyjskie są najlepsze. Imperium brytyjskie było progresywne. Wszystko to jest performatywne i w żaden sposób poważne. Tak samo jakbym ja powiedział, moja drużyna jest najlepsza na świecie. Czy naprawdę w to wierzę? Nie. Więc nie uznajcie mnie za szaleńca. Po prostu zdajcie sobie sprawę, że jest to część przedstawienia.
Tylko że okazuje się, że ta część przedstawienia nagle staje się poważnym wyzwaniem, bo jedyne, co możemy zrobić, to trzymać się tej narracji. Kim jestem? Jaka jest moja osobowość? Moja tożsamość? Gdzie czerpię prawdę? Jaka jest moja teologia? Jaka jest moja przyszłość, moje przeznaczenie, mojego społeczeństwa, mojego państwa? Ekonomia na to nie odpowiada. Ludzie szukają innych pomysłów, innych środków. Neoliberalizm z Wielkiej Brytanii w zasadzie zniszczył samoorganizowanie się osób pracujących, ich społeczeństw, ich jedność. I w moim doświadczeniu jeżeli jesteś wykładowcą na uniwersytecie, albo nawet nauczycielem, czy nawet pielęgniarką, która otrzymuje dużo pieniędzy, ale pracuje w regulowanym, antyrasistowskim, antyseksistowskim miejscu pracy, wszystko jest w porządku, ale jeżeli jesteś kierowcą ciężarówki, którego doświadczeniem jest to, że za każdym razem, gdy idziesz do pracy, jakaś osoba, jakiś mafiozo nakłada na ciebie karę pieniężną i na rzecz odnośnie pracy manualnej obecnie jest pełna, taka praca jest pełna ryzyka przemocy fizycznej. Pracownicy Wielkiej Brytanii manualni, polscy, cały czas poddawani są takiemu zagrożeniu, ale nie będą o tym mówić, bo jeżeli wspomną o tym, wylecą z pracy. Jeżeli będziesz odgrywał swoją rolę, to lepiej, żebyśmy nie spotkali się w ciemnej alejce. W ten sposób działają syndykaty kryminalne dotyczące tworzenia miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, ale my nigdy o tym nie słyszymy. Podczas warsztatów profesora Gduli też było coś, co mnie zainteresowało. Rosnące zatrudnienie, rosnące płace mogą towarzyszyć poczuciu niepewności. Jutro stracę pracę. Dla niektórych osób dotyczy to też stresu lub przemocy. Jest taka, jest pewien reportaż dotyczący pracy w Amazonie. Jest to strasznie stresująca praca. Ludzie często zaczynają łkać, kiedy o tym mówią, jest to dla nich bardzo silne przeżycie. Jeżeli żyjesz w ten sposób, co ci pozostaje? Religia, etniczna tożsamość i może jeszcze jakieś resztki tożsamości, o której nie mówiliśmy obecnie. Te trzy rzeczy. Religia, etniczność i bezpośrednia osobowość. To jest coś, co jest szczególnie ważne dla mnie. W miejscu, w którym się wychowałem, ludzie głosowali za Brexitem, ponieważ wierzyli, że jest to wyrażenie ich etniczności, ich więzi społecznych. Od zwycięstwa Trumpa, Erdogana, Putina, Orbana starałem się badać ideologię tych, którzy próbowali zrozumieć wzrost potęgi nazizmu. Nie ponieważ ówcześni czy dyktatorzy są faszystami, ale istnieje pewna paralela między tym, w jaki sposób używają oni sztuczne wiadomości, sztuczne wieści, żeby szerzyć pogląd, iż nie istnieje prawda obiektywna. Hannah Arendt napisała dwie dobre książki o tym, o wzroście faszyzmu, o totalitaryzmie, ale były też lepsze książki, wcześniej napisane. Z tego co wiem, Erich Fromm, lewicowy psychoanalityk, pisał o wiele wcześniej niż Arendt o tym, co doprowadziło do potęgi nazizmu. Zidentyfikował on dwa elementy. Po pierwsze, ogólne zmęczenie i poczucie izolacji w ramach współczesnego społeczeństwa, połączone z porażką liderów lewicowych w odnalezieniu odpowiedzi na te realia. Jeżeli dodajemy do tego coś, co Fromm zauważył, a co rozwijała dalej Arendt, że wzrost potęgi niemyślącego, niepodważającego nic biurokraty na małą skalę i ich posłuszeństwo doprowadziło do faszyzmu. Oczywiście do faszyzmu doprowadziły też inne rzeczy, ale to są bardzo ważne aspekty tej sytuacji. Wystarczy spojrzeć na społeczeństwo, w którym żyjemy, aby doświadczyć tego, jak wtedy, nasze społeczeństwo, w jakim kierunku idą. Mamy to zmęczenie, mamy to wyczerpanie osoby
pracującej 12 godzin na budowie. Porażka lewicy? Nie jest to w żaden sposób kontrowersyjne, jeśli chodzi o porażkę, jeżeli już przyznam się do porażki partii lewicowej. Jeśli chodzi o klasę, biurokratycką klasę zarządzającą, jeżeli patrzymy na outsourcing, prywatyzację przez państwo firmom prywatnym, tworzy to tylko ludzi, którzy są zgodliwi. Jaki świat otrzymujemy? Zepsuty system ekonomiczny, zepsuta narracja, zachowania, które są postrzegane jako sztuczne i świat polityczny, który nie dostrzega problemu. Wcześniej widzieliśmy to w Związku Radzieckim. W pewnym momencie, w późnej historii Związku Radzieckiego, w późnych latach 80. było oczywiste, że Związek Radziecki chyli się ku końcowi. Napisano książkę w Wielkiej Brytanii, oparto o listy z Związków Radzieckich, opisujące moment, w którym zdali sobie sprawę, że żyli cały czas w tym systemie, w ramach tego systemu, a nagle ten system ma upaść. Aleksej Jurczek, były socjalista, który mieszka w Rosji, teraz w Kalifornii. Wszystko miało trwać wiecznie, dopóki przestało trwać wiecznie. I obecnie uważam, że ludzie mieli takie samo pojęcie co do neoliberalizmu. Ludzie wierzyli, że będzie trwał wiecznie, a nagle przestaje istnieć. Więc co teraz mamy zrobić? Ryzykiem tego jest, że kryzys ekonomiczny stanie się kryzysem społecznym, kryzysem fragmentacji geopolitycznej. To jest pierwszy problem. To jest świat, w którym żyjemy. Istnieje wszelka możliwość, według mnie, nie tylko, że stanie się Brexit, ale że rozpadnie się Unia Europejska. Jest to, jak dla mnie, wpisane w artykuł 7, w uruchomienie artykułu 7, jeśli chodzi o Węgry i Polskę. Ja też liczę, że Węgry również zostaną uderzone przez ten artykuł. Podobnie liczę na to, że Unia Europejska odniesie się do sytuacji w Hiszpanii, co do liderów katalońskich. Także Unia może się rozpaść, NATO może się rozpaść. Cały system instytucjonalny neoliberalizmu jest o wiele bardziej kruchy niż ludziom się zdaje. Gdyby to miało miejsce, i to jest źródło strachu, kultura menedżerów, która od lat odhaczała tylko wymagania dotyczące zatrudniania osób czarnoskórych, osób mniejszości, te same osoby będą zakreślały dokumenty deportacyjne. O to chodziło Arendt, kiedy opisywała Eichmanna jako niebędącego w stanie postrzegać innych ludzi jako istoty ludzkie. Myślę, że żyjemy obecnie w takiej sytuacji i powinniśmy się tego bać. Jaka jest odpowiedź? Myślę, że potrzebujemy drastycznej, publicznej rozłamu od systemu wolnego rynku. Nie tylko przez takich polityków jak Corbyn, ale przez wyraźnie progresywnych polityków. Ważne jest też Więc w Davos w tym roku określono to jako transhumanizm. Więc można było powiedzieć, że zostaniecie w tym pokoju tak długo, aż określicie, co to znaczy zasady prawa, rządzenie zgodnie z prawem i na tej pozycji właśnie stoimy. No, nie jest to wyłącznie to, co ja mówię, ale również tak wypowiada się Komisja Europejska, odnosząc się do tego, co dzieje się w Polsce. W latach 30. faszyzm rozbił ruch robotniczy. To, czego potrzebują, to fakt, właśnie taka forma systemu, który zawiódł. I następnie system taki, czy też działanie tych osób powoduje przejęcie systemu kontroli prawa, ogranicza wolność mowy i terroryzuje media. Przykładem może być tutaj Turcja. Interesy Władimira Putina, które są zbieżne z Rupertem Murdochem, nawet jeśli jeden drugim nie manipuluje. Więc dla Murdocha i Trumpa ułatwia to
tworzenie tych fake newsów i zmęczenie demokracją. Wszystkie te marsze, demonstracje w Charlottesville po prostu są ignorowane. A co zyskuje Putin? Przede wszystkim Zachód traci moralną władzę, krytykując Kreml, ale co jest równie ważne, Zachód staje się miejscem, gdzie system finansowy działa w sposób bez skrupułów i tam też Rosjanie, rosyjscy kleptokraci lokują swoje finanse. To, co chciałbym przekazać, co staje się dla mnie coraz bardziej oczywiste, to to, że stajemy twarzą twarz z międzynarodową prawicą. Nie tylko populizm w małych miastach. Jest to po prostu międzynarodowa agitacja wspierana ogromnymi finansami i media należące do multimilionera jest to swego rodzaju właśnie faszyzm w mediach i oparty na fake newsach. Kolejna kwestia, jest bardzo smutna sprawa w tej wojnie kulturowej. Uprzedzenia rozwijają się w postępie geometrycznym, natomiast rozsądek rozwija się w sposób liniowy. Trump przekonał 73% głosujących na republikanów, że FBI aktywnie próbuje naruszyć zasady demokratyczne, więc tym samym prowadzi swoją politykę od jednej konfrontacji do drugiej, ale nie możemy pozwolić i nie pozwala tym samym na również szybki wzrost rozsądnych opinii. Więc należy unikać tej wojny kulturowej. Bardzo trudno zwyciężyć w tej wojnie, bo tak naprawdę to jest wojna przeciwko kulturze, przeciwko racjonalności. Bardzo trudno, aby racjonalne argumenty zwyciężyły w tej wojnie. To, co potrzebujemy zrobić, to stworzyć taką radykalną nadzieję, progresywne rozwiązanie, nie odległą obietnicę, ale cele, które daje się zrealizować w krótkofalowej perspektywie. Odbudowę miast, które zostały zapomniane, zwiększenie wynagrodzeń, poprawa jakości życia. W Wielkiej Brytanii było to bardzo ważne. Rozumiem część tej krytyki skierowanej wobec Corbyna. Po prostu nie gramy już tę grę establishmentu politycznego. 80% Partii Pracy i 20% Partii Konserwatywnej. I 20% dla radykalnych ugrupowań. Co możemy zrobić? Musimy powiedzieć, no nie będziemy partią lekarzy, prawników. Będziemy partią reprezentującą robotników, was. I to, co dzieje się w pubach, klubach, w jednym rogu mamy klasę pracującą, lewicową i ksenofobii z drugiej strony. I dyskutują. Nie dyskutują na temat polityki środka. Na koniec chciałbym odnieść się, zbliżam się już do końca swojej wypowiedzi, chciałbym odnieść się do Polski i kwestii nowej ustawy, która ogranicza możliwość wypowiadania się w sprawie Holokaustu. Niemcy, tak jak zostało to powiedziane, że Niemcy są sami odpowiedzialne za Holokaust. I prawicowa część społeczeństwa niemieckiego, historycy CDU
starają się ograniczać tę winę w debacie, jaka toczy się w Niemczech. Ale mówimy, kontynuujmy tę debatę, nie ograniczajmy jej, musimy zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa się tam kryją. Historia również dotyczy tej całej złożoności, charakterystyki ludzi. Jeżeli popełniane jest przestępstwo, obmijanie wszystkich ludzi, to fatalny sposób na pisanie historii. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce zdarzenia, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, stawiają poważne zagrożenie. Jak możemy... Auschwitz to nie może być miejsce, być nazwane fake newsem. To miejsce istnieje faktycznie, to miejsce, gdzie historyczne przestępstwo miało miejsce. Wzbudziło to całe mnóstwo emocji i uczuć w ludziach na całym świecie. Nie tylko chodzi tutaj o Niemcy, ale o ludzkość. Jeżeli człowiek jest w stanie zrobić coś podobnego, każdy człowiek jest w stanie zrobić, więc musimy pamiętać o tym. Być może część z was pamięta odnowę humanizmu, uniwersalizmu, praw człowieka, nie na szczeblu wyłącznie międzynarodowym, tak jak Stefan Hessel odnosił się do tego. Powinniśmy odnosić się do tego nie jako międzynarodowej deklaracji praw człowieka, ale uniwersalnej deklaracji praw człowieka, więc kwestie takie jak Holokaust, czy człowiek. I jeżeli odpowiedź wasza brzmi nie, że człowiek, wniosek, jaki powinien płynąć z analizy tych wszystkich zdarzeń, powinien być taki, że nigdy nie powinniśmy dopuścić, aby coś podobnego zdarzyło się ponownie. Jeżeli Holokaust przestanie stymulować naszą wewnętrzną analizę, nas jako istoty ludzkie, będzie to bardzo niekorzystne zdarzenie polityczne i wydaje się, że PiS wykorzystuje właśnie to. I wszystkie partie nacjonalistyczne, również we Francji. Francja nie uczestniczyła w Holokauście, więc kto? Jest to niesamowite, jak wiele osób zaangażowanych było w to. Więc moje pytanie do was brzmi, bardzo trudne pytanie. Brexit zmusił mnie i moje pokolenie do zapytania się, czy nasz kraj mógłby stać się prawicowym, ksenofobicznym. I odpowiedź brzmi tak. Więc pytanie, które stoi przed Polską, czy Polska może stać się nie tak jak w czasie nazizmu, ale jak miało to miejsce w latach 30. Jeżeli sądzicie, że nie, po prostu pomyślcie ponownie, ponieważ to, co dzieje się, dokładnie tak samo dotyczy to Niemiec, czy centrum polityczne niemieckie może rozpaść się w wyniku jakiegoś szoku, który nastąpi w przyszłości. Jeżeli możecie wyobrazić sobie to, to dostrzegacie te ryzyka. Jeśli globalny porządek społeczny rozpadnie się, nie będzie konwencji genewskiej, ponieważ jeżeli ludzie na Twitterze będą, ludzie na Twitterze łamią konwencję genewską. Militaryzacja i śledzenie społeczeństwa jest obecnie na dużo większym poziomie niż w latach 20. czy 30. Nie chcemy, żeby zdarzyło się to, co zdarzyło się w połowie wieku 20. Straciliśmy proletariat, straciliśmy mnóstwo ludzi, którzy walczyli w różnych miejscach w Europie i na świecie, którzy walczyli właśnie tu. Straciliśmy tę kulturę. Nie jesteśmy wystarczająco silni, aby bronić tych wartości ponownie w podobny sposób. Więc należy tych ryzyk unikać. Więc powinniśmy zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, aby radykalizować opozycję w stosunku do właśnie prawicowego antysemityzmu, nacjonalizmu. I powinniśmy budować ten potencjał w politykach centrum,
aby te wszystkie złe rzeczy nie zdarzyły się ponownie, ale jestem przekonany, że jest to po prostu możliwe. Powinniśmy po prostu uznać to ryzyko i ograniczyć to ryzyko, jeżeli to tylko możliwe, i na tym może zakończę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby wygłosić krótki komentarz bądź zadać pytanie naszemu gościowi, to teraz jest ten czas. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie, zabrać głos? Filip Konopczyński. Pytanie dotyczyć będzie nierówności. Jak sądzisz, jaka definicja nierówności, jaką byś zastosował, tak aby precyzyjnie wyjaśnić sytuację, jaka ma miejsce obecnie? Nie chodzi tylko o kwestie gospodarcze, nie chodzi tutaj o nierówność szans, a dużo więcej, jeśli chodzi o stan umysłu. Mówiłeś tutaj o tej narracji. Jakiego rodzaju progresywna narracja byłaby lekarstwem dla tego... Zgadzam się z twoją diagnozą. Krótka odpowiedź. W książce Thomasa Pikettyna bardzo wyraźnie stwierdza on, co zdarzy się, jeżeli nie będziemy ograniczali ryzyka, jeżeli nie będziemy ograniczali tej nierówności aktywów. Nie chodzi tutaj o nierówność dochodów, a nierówność aktywów. Bogaci, aktywa bogatych ludzi podwajają się, potrajają co 10 lat. I ten rodzaj nierówności, są oczywiście pewne teorie, Jewgeni Morozow uważa, że skończy się to takim feudalizmem cyfrowym. Dolina Krzemowa po prostu będzie funkcjonowała i po prostu bogaci będą się dalej bogacili. I ta bańka aktywów będzie się zwiększała niemalże w nieskończoność. Więc ludzie widzą jedynie początek tego procesu. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o moje pokolenie, które doświadczyło znaczny wzrost dochodów i mobilności, uważano, że państwo opiekuńcze nie może upaść i musimy po prostu dostrzec tę możliwość, że ta możliwość istnieje. Nie chodzi tutaj o nierówność, a bardziej o brak bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Ostatnio dużo mówi się na temat kolejnej rewolucji, rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. I jakie jest twoje zdanie na temat wpływu tej rewolucji na relacje społeczne w Europie i generalnie na świecie? Więc no, dochodzimy do sztucznej inteligencji, więc moja reakcja na to byłaby taka, że przede wszystkim te osoby, które mówią, że automatyzacja może prowadzić do sytuacji, w której zniknie połowa miejsc pracy, uważam, że tak możliwe, że jest to jak najbardziej możliwe. Więc uniwersalne podstawowy dochód i usługi. To są te kwestie, o których coraz częściej się mówi. I są to fundamentalne kwestie. W Davos transhumanizm był takim hasłem. Jeżeli wchodzimy w epokę posthumanistyczną, nie ma już uniwersalnym. Po prostu ludzie będą mieli ramiona, ręce zastąpione przez ramiona robotów. Jeżeli coś takiego się stanie, przełamujemy 40-tysięczną historię ludzi. I możemy powiedzieć, że
no, chce wartości ludzkie, a nie wartości korporacyjne. Nie będzie już więcej wartości ludzkiej w stosunku do sterowania algorytmicznego i sztucznej inteligencji. Więc powinniśmy bronić naszych praw. To oczywiście uruchamia kolejne dyskusje, ponieważ lewica nie wdaje się w taką filozofię moralną. Więc powinniśmy uzbroić się w tę filozofię moralną, która pozwoli nam podnieść rękę i powiedzieć nie na pewne rzeczy, na przykład sterowania algorytmicznego i sztucznej inteligencji. Dużo mówię w swojej kolejnej książce na temat sztucznej inteligencji. I wiele osób rozumie, że jest to coś niebezpiecznego, jest to niebezpieczne społecznie, ponieważ Chiny, cokolwiek jest wytwarzane, Chińczycy starają się wykraść tę technologię. I na przykład Chiny mogą wykorzystać to w złym celu. Czy można takie rozwiązania produkować w sposób bezpieczny na Zachodzie? To kolejne pytania. Pytania, jakiego rodzaju kontrakt społeczny może zostać podpisany na rzecz całego społeczeństwa? Tak jak miało to miejsce w przypadku sektora papierosowego. Oczywiście możemy całe kolejne spotkanie poświęcić właśnie tej tematyce. Nazywam się Sylwan, pochodzę z Francji. No nie zgadzam się całkowicie z twoją diagnostyką. Uważam, że nie jest wystarczająco złożona i przejrzysta. Historia jest złożona. Mówiłeś tutaj o Serafinie i wydaje mi się, że odnosisz się tutaj do neoliberalizmu jako ważnej rzeczy, ale nie mówisz o samym neoliberalizmie jako takim. Więc zgadzam się z niektórymi rozwiązaniami, do których odnosisz się w swojej książce. Jeśli chodzi o redystrybucję, ale jaka jest twoja metodologia? Dlaczego mówisz o tych kwestiach? Czy wynika to z obserwacji? Opowiadasz na podstawie wywiadów? Mówisz o Orbanie, o II wojnie światowej i tak dalej. No wiem, co masz na myśli. Wielu naukowców, akademików jest uwięzionych w świecie myśli spekulatywnej i ciężko pomyśleć im trochę na zewnątrz, poza tym światem, przedstawić pewne propozycje. Więc jako dziennikarz moja praca nie jest oceniana przez podobnych mnie. Więc uważam, że rzeczywistość istnieje równolegle do tego, co ja odbieram. Materializm determinuje świadomość, ale wierzę również, że jest również proces zmian funkcjonujący w społeczeństwie poprzez klasy. Niektórzy określają to jako marksizm, ale nie uważam, aby marksizm funkcjonował jako pełna myśl. Tak wygląda moja metodologia. Oczywiście opieram się tutaj na serii obserwacji i staram się, próbuję teoretyzować. Jeżeli zapytałeś o tą teorię i metodologię, teoretyczna obawa moja polega na tym, opiera się, że irracjonalizm wbudowany jest w postmodernizm. A moim zdaniem jest to taka ideologia niewolnika neoliberalizmu. Stały sceptycyzm
i postmodernizm, który doprowadził to pokolenie do sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie bronić nas jako istoty ludzkie. Więc Orwell, Levy, Arendt, marksiści, trockiści, więc ten marksizm metodologii humanistycznej jest bardziej interesujące dla mnie niż wszystko, co zostało napisane od 1979 roku. Jest to być może kontrowersyjne stanowisko. Moje pytanie jest w całym pana wywodzie. Człowiek jest homo economicus, ale kompletnie nie jest człowiekiem biologicznym. Nie mamy w ogóle świadomości tego, że człowiek ma potrzeby, musi jeść, musi oddychać, musi pić wodę, potrzebuje społeczności, w której może żyć, nie ma w ogóle ekosystemów, nie ma dóbr wspólnych. W dniu dzisiejszym widzimy ucieczkę od tego całego kryzysu neoliberalnego, między innymi poprzez tysiące miejsc na świecie, gdzie ludzie poprzez społeczności odzyskują prawo do ziemi, do uprawiania razem, do zaspokajania wzajemnie swoich potrzeb, o uzyskanie autonomii od systemu. Tego w ogóle, to się w ogóle nie pojawia w pana rozumowaniu. W książce na temat postkapitalizmu o tym mówię, więc mówimy tutaj o tej ekonomii współpracy, spółdzielni. Jest to dobry punkt wyjścia do tej transformacji, tak aby stworzyć gospodarkę, która z punktu ekologicznego widzenia byłaby możliwa. A to, co... Ten mój wkład do tej debaty polega na tym, że państwo jako takie stanowi istotny organizm. Ochrona tych społeczności, stworzenie regulacji prawnych, które pozwoli rozwijać tę sferę produkcji i ograniczy produkcję opartą na spekulacji. To wówczas prowadzi z tej lewej strony spektrum do możliwości wykorzystania kapitalizmu w sposób taki, aby zrealizować tę transformację. Powinniśmy wykorzystać obecne państwo, jakie znane, aby stworzyć, tak jak anarchiści czy zieloni wierzą, stworzenie po prostu takiego alternatywnego społeczeństwa poza kapitalizmem i wierzą, że kapitalizm upadnie, a takie społeczeństwo przetrwa. Więc staram się nadać nową misję społeczno-demokratyczną państwu, jakie znamy, tak aby budować ten rynek kolaboratywny i gospodarkę opartą na współpracy. Nie odnoszę się być może do kryzysu środowiskowego, ale rozumiem jego znaczenie. I speak English, so... Będę mówił po angielsku, więc nie ma potrzeby korzystania ze słuchawek. Oczywiście przystąpienie było doskonałe. Z przyjemnością się ciebie słuchało. Podobało mi się szereg idei, o których mówiłeś, jak miałoby to wyglądać dalej, jeśli chodzi o politykę. Ale twoja analiza przyszłości wydaje się... czymś, z czym nie zgadzam się. Oczywiście dystopia to jedna z możliwości, ale wcale niekoniecznie tak musi być. Popieram dystopii. A twoja analiza neoliberalizmu. Oczywiście neoliberalizm przeżywa kryzys od początku tego tysiąclecia. Neoliberalizm być może istniał w latach 90. Więc ta kwestia, że neoliberalizm jest w kryzysie, no to już trwa od jakichś 18 lat. I muszę przyznać, że nie jestem przekonany do twojego opisu, w jaki sposób ta gospodarka neoliberalna funkcjonuje. Że tylko chodzi tutaj o zachowania wymuszone.
osiąganie wyników. Społeczeństwo niemieckie i inne społeczeństwa nie funkcjonują w taki sposób. I przypuszczam, że również podobnie jest w przypadku społeczeństwa brytyjskiego. Jest to jedynie część gospodarki i być może nie do końca rozumiemy w taki sposób neoliberalizm. I tu chciałbym zadać pytanie. Nie do końca rozumiem, jak różnicujesz, że neoliberalizm jest tym niemalże złem i musimy w jakimś sensie ochronić, oszczędzić neoliberalizm. Więc przypuszczam, że jest tutaj rola dla politycznego neoliberalizmu, a społeczna demokracja, tak jak ja ją rozumiem, zawsze jest liberalna, jest wolna i chce umocować ludzi, jednostki, nie tylko masy czy klasy, ale jednostki. I to, co jest bardzo ważne, aby zróżnicować w stosunku do marksizmu. Być może źródło jest to samo, ale te odpowiedzi, jakie powstały, są różne. Wydaje mi się, że za dużo skupiłeś się na klasie i jednostka w jakimś sensie została tu zapomniana. Nie spodziewam się jakiejś odpowiedzi, ale być może będziesz w stanie krótko odpowiedzieć. Nie jestem w stanie udzielić krótkiej odpowiedzi. W książce, z którą najbardziej się identyfikuję. Chodzi tutaj o te dwie ostatnie moje książki, czyli dlaczego pojawiają się te wszystkie protesty i książka dotycząca postkapitalizmu. Jest to teoretyczna próba pokazania, dlaczego Lenin, nie, ale Marx mylił się co do proletariatu. Ponieważ odnosi się do zmiany całej ludzkości, a nie określonej klasy. Jeżeli zbyt podkreślałem tutaj rolę klas, no, słyszałem o tym dość dużo w Polsce, ale ta przyszłość ludzkości opiera się na jednostce i pod tym się podpisuję. Wierzę, że jest to właśnie ten Marks, który jest humanistyczny, Paryż 44 rok, niemiecka ideologia. Natomiast jeśli chodzi o moją analizę neoliberalizmu, nie da się tego wyjaśnić krótko, ale tym siłą napędową całego systemu, nie jednego kraju, ale całego systemu, to stworzenie nierównowagi finansowej pomiędzy krajami produkującymi i konsumującymi. I ta debata pomiędzy mną a na przykład Martinem Wolfem z Financial Times, on twierdził, że ta nierównowaga była nieunikniona, ale moim zdaniem te nierównowagi są wbudowane w system i mogą rozwiązać się w formie tylko coraz większych kryzysów finansowych. Tak jak miał to miejsce w 1997 roku, to pierwszy kryzys finansowy, następnie dotkom, sekurytyzacja i finanse. Każdy z tych kryzysów jest coraz większy i to powoduje, że system ma możliwość replikowania się. Buduje to oczywiście ideologię prywatnej własności i okazuje się, że banki stają się właścicielem tak naprawdę właścicielami państw, ale bank centralny interweniuje w gospodarkę. Ingeruje w gospodarkę. Sytuacja oczywiście jest dużo bardziej złożona. Podzielam osoby takie jak Soros, który pisał o tych supercyklach. Ale zostawię to na tym etapie. Oczywiście dużo więcej można było na ten temat powiedzieć. Odpowiedź jest taka, że nie powinniśmy zacząć mówić tutaj o klasie, ale jest pewna część społeczeństwa brytyjskiego, która w taki sposób myśli, jest w dużym stopniu zorientowana na klasę. Ostatnie wybory pokazały, że młodzi, nowocześni ludzie
starali się budować ten proces w sposób partie centrum liberalnego, biała klasa pracownicza, po prostu starała się utrzymać poza właśnie głosowaniem, poza polityką, więc udaliśmy się do nich, prowadziliśmy pewnych młodych ludzi o dużo bardziej otwartych umysłach. Powiedziałbym tak, że demokracja społeczna czy progresywna lewica to socjalny liberalizm. Alexander Dobrin stwierdził, że musimy przeciwstawić się i lewica, czy to zieloni, czy socjaldemokraci mogą być siłą, która mówi młodym ludziom w krajach takich jak w Niemczech, że będziemy bronić tego, co miało miejsce w roku 1968, czyli dostęp do aborcji, dostęp do środków antykoncepcyjnych. Ale nie nazwałbym tego neoliberalizmem. Jest to taki społeczny liberalizm i wydaje się, że młodzi ludzie mają niezbywalne prawa. Być może nie w Polsce, ale w dużej części Europy Zachodniej tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Thank you. For myself, for your very interesting.